Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Jesteśmy już u rodziny Luki i wczoraj byliśmy na zakupach z Luki ciocią i kupiłam włoską buratę. Wiecie, że my uwielbiamy, więc właśnie przygotowuję. Mam bazylię, pomidorki, cebulę i Luka leci, słuchajcie, po ocet taki ten słodki, balsamiczny, bo ja zawsze daję ten słodki, ten klasyczny właśnie, po prostu ocet balsamiczny i oliwę. Akurat w domu skończył się ten słodki, także leci do sklepu, a ja w międzyczasie pokroję pomidory i już wszystko sobie przygotuję. Ale jesteś dzielny, jest zimno, a ty będziesz szedł na nogach, nawet tyle na drogi. Mnie tak wcześniej nie budzi, nie jest zimno. Troszkę tutaj, jest. Tutaj jest fajnie, ja mam mokry włosy, dlatego kaptur tu jest spoko bardzo. Ocet balsamiczny, słodki i zobacz, jak będzie ośmiornica ta taka dobra nasza, to kup. Pa. Proszę. Zrobiłam ci jajeczko. Najpierw to jajeczko, a później to czekoladowe będziesz mogła, okej? Wcinaj. Co się udało kupić? Banany, balsamiko, ale a ośmiornica? Dobre, bo było takie jeszcze jabłkowe. To nie, normalne. Nie, normalne, tak. Ośmiornica. I co jeszcze? Co to jest? Nie pamiętam. Nie wiem, co to jest, zapomniałem. A to jest ośmiornica. Się cieszy na ośmiornicę. To jest ośmiornica. Tak wygląda ta ośmiornica. Po prostu tak pani nakłada jak sałatkę do takich plastikowych opakowań i powiem wam, że ostatnio byliśmy w sklepie tutaj takim jednym i nie była tak dobra właśnie jak ta skopa, więc cieszę się, że jest, bo nie zawsze ona jest, bo zawsze musi być świeża. No i ten słodki balsamico i gotowe śniadanko. Przywieźliśmy Olkowi ten telefon, który powiedziałam, że mu oddam, który dostałam od Luki i właśnie go, słuchajcie, całego wyzerowałam. Przerzuciłam wszystko już na swój telefon. Już ciało tu pokazuję. Proszę bardzo, oficjalnie już oddaję w twoje ręce. Dziękuję bardzo. Tu jest dzidziuś babuszka. Pokaż. Matrioszka chyba się mówiło, prawda? Na te babeczki, baleczki. Oju, chowa się. Chowamy tutaj? Jezu, to jeszcze jest taki słodki pobac w środku. Dzień dobry, jak już się mogę z wami przywitać. Wykąpałam się, jestem po śniadaniu, zaraz będę iść suszyć włosy, ale jeszcze przed chciałabym wam pokazać taką moją małą pielęgnację z marką Cetaphil. Przed chwileczką umyłam buzię i umyłam tą buzię emulsją micelarną EM do mycia i ona jest bardzo fajna, dlatego że jest taka otulająca, nawilżająca, bardzo dobrze domywa makijaż i tutaj z tyłu mam napisane, że ma glicerynę, witaminę B3 oraz prowitaminę B5. To, co mi się bardzo podoba, to to, że dermokosmetyki Cetaphil mają potwierdzoną skuteczność w badaniach klinicznych, także wiemy, że są to dobre i sprawdzone produkty. Ja, słuchajcie, teraz na co dzień pod makijaż używam tego kremu i jest to PS lipoaktywny krem nawilżający. Jak widzicie, trochę go zużyłam. No już taka jest końcówka, więc od razu po umyciu buzi nakładam sobie go na buzię i później normalnie nakładam makijaż. Bardzo go lubię, dlatego że on jest taki przyjemny, otulający, szybko też się wchłania, co jest ważne właśnie przy malowaniu się. I tutaj z tyłu jest taka informacja, że mam tutaj olej migdałowy, witaminę E, B3 oraz prowitaminę B5. Czasami jest tak, że używamy pewne produkty, a one i tak powodują, że nasza skóra jest sucha, szorstka. Mamy poczucie takiego ściągnięcia na skórze, a po tych właśnie dermokosmetykach totalnie zobaczycie, że ta skóra będzie nawilżona, taka zaopiekowana, wypielęgnowana. Jeżeli jedziecie w podróż i nie chce wam się brać kremu do twarzy i na przykład balsamu, to wystarczy, że weźmiecie sobie też z marki Cetaphil MD Dermo Protector balsam do twarzy i ciała i on również jest bardzo nawilżający. Ogólnie, tak jak mówię, po tych wszystkich dermokosmetykach mamy poczucie takiej zadbanej, wypielęgnowanej, nawilżonej skóry. I tutaj też mamy witaminę E, witaminę B3, prowitaminę B5, ale olej z awokado i ta skóra jest
tak fajnie namierzona, zobaczcie, jest taka konsystencja. Bardzo szybko ten produkt się wchłania, także możemy szybko się nasmarować, od razu założyć ubrania, ale tak jak mówię, świetnie też się sprawdzi na buzi pod makijaż, dlatego że na naszej skórze też bardzo szybko się wchłania. Te dermokosmetyki nie pachną, co też jest dobre, bo czasami takie produkty, kosmetyki, dermokosmetyki podrażniają naszą buzię, jeżeli mają zapachy. I tutaj mam też bardzo taki treściwy krem DA Ultra Krem Intensywnie Nawilżający i w środku mamy 9 składników poprawiających nawilżenie, na przykład masło shea, witamina E, B3, prowitaminy B5. Krem jest hipoalergiczny, nie zatyka porów, mimo tego, że jest bardzo mocno nawilżający i teraz właśnie ten krem mi się już, słuchajcie, kończy, więc przerzucam się na ten. Także tak wygląda moja poranna pielęgnacja, jest bardzo szybka, skuteczna, suszę włosy, nakładam makijaż i lecimy na spacer. Ta Grażynka nasza to udana jest. Mama, zamykaj! Biega po podwórku, kopie w ziemi, staje na bramce, wyciąga jakieś graty cioci i wujkowi, tak? Fajnie się tu bawisz? Ja pamiętam, jak z Nys jeździłam do Morowa. Moja babcia miała tam dom swój rodzinny, no i tam też zawsze całe dnie po prostu kopałam w ziemi, leżałam na trawie. Bardzo dobrze to wspominam. My teraz w bloku mamy troszeczkę bardziej skomplikowaną sytuację, więc fajnie, że Charlie też może tutaj na podwórku się tak pobawić, ale jak jeździmy zawsze do dziadków, do Białej Podlaskiej, to tam też szaleje na podwórku. Dzisiaj Sara robiła obiad. Patrz, jak ja wyglądam. Schowam cię za kwiatkiem, bardzo ładnie, porannie. Jak taka babcia. Co zrobiłaś na obiad? Makaron z pomidorkami, bazyliką. To takie jak lubimy. Oliwą z oliwę. O, i z solą. I z tym. Z czym? Z tym balsamicznym. Tak się mówi? Tak. Szybko, szybko zamykamy, zamykamy, żeby tobie nie uciekł. Tak pysznie wygląda. My taki lubimy. Musisz się więcej i zobacz. No. Brawo. Wyjechaliśmy przed chwilą z domu na spacer i zawsze jest tak, że jak ja biorę Charlie na spacer, chcę ją uśpić, to się nie da, bo ona mówi: mamo, jestem głodna, mamo, chce mi się pić, mamo, chce mi się siusiu. I ja jestem taka, że mówię: o, to dobra, dobra, a ona wymyśla, ona po prostu nie chce iść spać. A jak sam Luka wychodzi z nią na spacer, to raz, dwa, po problemie dziecko śpi w wózku i teraz razem wyszliśmy i Luka mi zobaczy, że ona mi nie zaśnie. No i wiecie, ja jadę, tutaj ją trzepię w tym wózku, Luka też ją tak nauczył, że musimy bujać. I dupa, i jej nie uśpiłam, więc rozdzieliliśmy się. Usiadłam sobie na murku, zaraz ma dojść do nas jeszcze Sara i Olek, więc sobie siądziemy w restauracji, na jakieś lody może. I mam teraz czas dla siebie, spokój, są tutaj fontanny, tutaj ogólnie w Castel del Piano jest spokojnie. To jest takie spokojne miasteczko, gdzie fajnie przyjechać właśnie latem. Można się popalać nad basenem, można pojechać trochę dalej stąd, jest morze. Wszystko dzieje się tak powoli. W Rzymie jest pełno ludzi, wszędzie wszyscy biegną gdzieś, zwiedzają, spacerują, jest pełno turystów, a tutaj jest cisza. Cisza i spokój. Jutro już jedziemy do Rzymu i mamy chyba pociąg o 5:00. W sumie nie musimy brać noclegu, bo tamten hotel, który mieliśmy zarezerwowany, jest zarezerwowany między innymi właśnie na jutrzejszą dobę, także tak się nam trafiło. Weszłam sobie teraz do takiej kawiarni, piekarni, która nazywa się Corsini i tutaj często z Luką przychodzimy na herbatkę albo na kawę, bajkarpist, więc nabrałam różnych fajnych pizz i będziemy sobie zaraz tutaj w czwóreczkę siedzieć i jeść. Myślałam, że pójdziemy do restauracji, ale zobaczcie, jakie fajne rzeczy tutaj mają. Tutaj wzięłam nam jeden z mortadellą, z prosciuttem, tutaj z pomidorami, a tutaj z serem. No i to jest dobra robota. Brawo, ale zobacz, jakie pyszne jedzonko dla nas. Nie? No nie żartuj, ja specjalnie wzięłam. Nie, nie będę się powtarzał. Jezu, ja przepraszam, ja zapomniałam. Bujałem.
zasnęła troszkę, chciałem ją obniżyć. Nie, okej, znowu, bujam. Już tak no. Spała, że głowa jej tylko zwisała. No. To już myślałem, to głęboki sen, skoro głowa... I nie, dalej. Nie? Ciężko dzisiaj, ciężko. Ale wiesz, na leżąco. To dobrze, bo już miałam wyrzuty, że nie potrafię jej ululać. Nie, dzisiaj było ciężko, faktycznie. Hello. Cześć. Czy macie ochotę na taką pizzę? Co my robimy, powiedz? Merendę. Co to jest merenda? To jest właśnie, jak o tej godzinie siadasz w takim miejscu, zamawiasz sobie kawałeczek pizzy, coś do pizzy. Widzisz? Czyli wiedziałam, co robić. A, akurat o tej godzinie idealnie. To schiaccia. Schiaccia. No różne wzięłam, takie pomieszane. Ale dzisiaj, powiem wam, jest tak przyjemnie. Poprzednie były takie zimne, że my normalnie w domu marzliśmy, nie? Jak tylko się otworzyło okno, a teraz jest tak cieplutko. Dlatego zakładam bluzę. No ale inaczej, jak siedzieliśmy na słońcu i tak wiecie, organizm się nagrzeje i od razu się wchodzi w cień, to jest chłodno. Ale tak, i tak jest super. No. Bąbelek, zobaczcie, śpi. Mocno zasnął. Fajnie, tak co? W wózeczku pod kocykiem. Zaraz z Olkiem przyjechali samochodem, więc i samochodem wrócili, a że nasze dziecko dalej śpi, to my idziemy na nóżkach, spacerek i ta górka, słuchajcie, nie wiem, czy... Zabójcza, nie? Czy wydaje się ona taka duża i stroma, jaka jest, ale jest zabójcza, naprawdę. Jak ktoś sobie robi tutaj rundki kilka razy dziennie, to pojechali, to pupa i pośladki same się robią. Może to i dobre dla niektórych. Mi by się przydało, ja mało chodzę. Dawaj. I rodzice mają znowu wolne. A dziecko sobie na świeżym powietrzu śpi. Ona długo naprawdę nam tutaj śpi, powiem wam. Grażyna Halina, słuchajcie, wszędzie tu biega. Tutaj coś kopie w tej ziemi, tutaj coś przewraca i ja stoję, nagle patrzę, nie ma truskawek, wszystko leży na trawie, więc sadzę od nowa. Ładnie? Pięknie. Czy to wyżej było trochę tej ziemi, czy tyle? Myślę, że tyle. Tyle było, tyle wyleciało, to tyle musi być. Ale właśnie wiesz co, bo to jest dużo jeszcze zostało takiej. Ale to wiesz, ileż to. Już tak ciężko. Jak nie urosną, to nie, jak nie urosną, to pamiętaj, to twoja, jak to się mówi? Chrześniaka córka. Nie ja. Dobrze myślisz, że jest? Do kogo ty mówisz, myślę, to tutaj. Anny. Dobrze jest. Nie spadnie? Zależy od niuni, czy nie spadnie? Ja tutaj niunię przyprowadzę i powiem, nie wolno tykać doniczki. Kojarzycie, jak kiedyś nagrywaliśmy tutaj na tle tych okiennic filmy? Kilka się tutaj nagrało, takich siedzonych, Q&A chyba, jakieś challenge. Wstałaś? Siemanko! Cześć! Nuna mi się obudziła, a przed chwilą siedzieliśmy tutaj tak ustawieni, bo nagrywaliśmy z Sarą film na jej kanał. Taki fajny, gdzie zgadujemy włoskie zdania, włoskie słowa, jak nie, coś pokręciłam. No, zostawię wam link do tego filmu w opisie, natomiast zgadywaliśmy. Kto wygrał, zobaczycie w filmie. Jak to powiedzieć, bo chcę powiedzieć, co nagrywaliśmy. Kto zna lepiej włoski? Kto zna lepiej włoski? Były trzy opcje słów włoskich i jedno było poprawnie. Na przykład krzesło, które to jest słowo? O. Taburello, krzesello. No. Zobaczycie już na filmie. Jak pewnie ja już to dodam, to już jest, nie? U ciebie na kanale. Pewnie tak. Sara się wzięła za siebie i słuchajcie, zaczęła z powrotem nagrywać na swój kanał. A kiedyś nagrywała, już kiedy to było? Z 3 lata chcesz temu? Chcesz za kiełbasy? Chcę. Jakieś zepsute? Dobre.
3 lata temu nagrywałaś? No, przed COVID-em na pewno. No, wstała. Patrzy się cały czas. Dobra, suroba. Kiedyś jedliśmy taką w parku na ławce. Podobno. Wiesz, jak się nazywała? Kiełbasa polska. A ta jak się nazywa? Włoska? I śmieszne. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze jest? Nie? Ta piżama jest tak rewelacyjna, ja ją mam z Laurelli i teraz specjalnie ją zabrałam właśnie na święta wielkanocne, bo jest taka różowa, słodka, wielkanocna, ale oczywiście śpię w niej cały rok, ale klimatycznie pod święta zabrałam ją ze sobą. Idziemy już powoli spać, troszeczkę jeszcze razem posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, bo tak jak mówiłam, jutro już jedziemy do Rzymu, także chcieliśmy się jeszcze sobą nacieszyć, ale już się wykąpałam. Dzisiaj był taki bardzo fajny, luźny dzień. Charlie już, słuchajcie, śpi tutaj za mną na łóżku, dlatego muszę kończyć, bo boję się, że ją obudzę. Dobranoc i widzimy się w kolejnych vlogach już z Polski. A klapki, słuchajcie, sztos i chodzę w nich cały czas. Podobno.